panowie, róbcie, co to jest pierunie. Róbcie to, co my. Ręce tylko w góry, to masz pozo na fryzury. Stój na jednej nodze i się podskocz. Witamy bardzo serdecznie na naszym drugim śląskim Oktoberfest. Nie, Mädchen, so nicht. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem zweiten Schlesier Oktoberfest. Wir freuen uns, dass wir alle zusammen heute feiern, alle zusammen tanzen, singen und einfach einen wunderschönen Abend haben. Proszę Państwa, witamy serdecznie i gorąco na naszym drugim śląskim Oktoberfeście w Attendornie. Prosit ein Prosit der Gemütlichkeit. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Prost! Prost! Pers Klutkowie! Dobry wieczór! Herzlich willkommen, tela umia po niemiecku. Tak jest. Mareczku, to ja myślę tak. Ty sobie obierasz stronę. Ja se obierasz strona prawo, bo ja wolę na prawicy być tu. Tak jest. Do akustyka strona prawo jest od Marka. Twoja strona będzie lewica. Lewico, tak. Witam! Widzisz, co się dzieje? Moja prawo, klackocie strunie lewy! Ha? Obejrzyj, co się dzieje. Tak jest. A? Lewo struna, kłania się strunie prawy. Ukłońcie im się. A moja struna za to im klacku. Tak jest. A ja moi muszę wytłumaczyć, że wyście się ukłonili dlatego, że prawo struna o pół dziesiątej na wieczór stawia wszystkim pół litra. Na. No, żeby już a lewo struna rano o szóstej idzie do misia na śniadanie do hotelu. Dokładnie. Zapraszam, fester tak. Płaci. Ręce nad kolana i
los. Co to jest zespół, chłopie? Słuchajcie, żyć nie umierać. Ja dowód cały co na pozór na moja fryzura, patrzcie jak wyglądam. Uwaga! Ta moja oma mi usiedzi w duma, zaziomka śmiesie i zaziomka śmią. Pozycji wiary, a duch trzymie Roma, jak na oma figura mofest. Nie jeden Karlus się za nią obejrzy, nie jeden starzyk ślib na niamo. Oba odprawią wszystkich dopiero nam, choć oby nie ma już 20 lat. To ona duch jest jego wierną żona, nie zrobisz nic, choćbyś nie wiem jak chciał. Tak to właśnie jest ta uma. Ale morowo, morowo, morowo. Tutaj wszystko jest mi drogie, tu swych przyjaciół mam. To moje miejsce, tu powrócę po stary dach. Kocham mój rodzinny dom, kocham zapach moich stron. To wszystko jest mi tak dalekie i tak bliskie. Tam, gdzie wschodni wieje wiatr, gdzie zostało tyle lat, tam jest mój dom, tam serce moje zostać chce. Genau, jetzt bisschen auf Deutsch. Meine liebe Musikfreunde, für uns extra die Wildecke Herzbuben! Wir lieben euch und ihr bedeutet uns sehr viel. Danke. Deswegen wollten wir... So leihe mir die Tonne, die Tonne. Wir streichen an der Gartenheck die Fiedel, die Fiedel. Wir streichen an und singen keck ein Liedel, ein Liedel. Wir singen, wie man es haben will. Wir singen manchmal so laute still und dann in der Stille laut. Wir singen, der Vogel singt. Wir singen, wenn es auch falsch mal klingt, bis hell der Morgen graut. Ja, ja, der Jankiwein, der lädt uns allein. Drum lasst uns glücklich sein und uns des Lebens freuen. Freunde, es geht weiter mit dem Kufsteiner Lied.
się na lewo, na prawo. Kennst du die Perle, die Perle Tirol? Das Städtchen Kufstein, das kennst du wohl. Umrahmt von Bergen, so friedlich und still. Ja, das ist Kufstein, dort am grünen Inn. Ja, das ist Kufstein am grünen Inn. Ja, la la, ja, la die Hohle reit mir die Ohr. Hohle die Hohle reit mir die Ohr. Hohle die Hohle reit mir die Ohr. Ja, la la, ja, la die Hohle reit mir die Ohr. Uns in Tirol. No i szczęście dopisało, wygrał wszystko, co się dało. Nawet Steiger wolny już mówię, co mówi. Kiedy jeszcze tam Jowa krypieć, tam nie będzie wszystko, co wymarzył się. Kiedy było tam, jakby mój snak pierunie zarozrzynia się. In der blauen Sternennacht, ob das Lüge ist nah, weil mir deine Liebe lacht. Jesus, da wo tyle lat, tam jest mój dom, tam serce moje zostać chce. Jest tak, albo nie jest tak, Wierunie. Dali, 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 bo się ludzie chcą bawić. Dziękuję, nie ma gotki, bardzo. Nie ma gotki. Tak się bawi, tak się bawi. Musimy to popróbować. Tak się bawi, tak się bawi. Yes! Piweczko pijemy do samego rana. Rączki w górę klaskamy! Lewa struna! Lewa struna! I to jak Afrodyta, z otworzy tam kobieta, na Akropolu trębił ją. Teraz jak Zeus żyja i greckie wino pija, przed za bogini tu ma wąt. Super! Ślubujemy! Nie truć i nie mędzić! Nie pukać się w czoło, a bawić wesoło. A te nasze chopy to są belcy głupy, bez tostego piwa mają grube dupy. Łojdana, łojdana, łojdana bawi. Rączki do góry, kłapanko, działy piszczą! Jeszcze raz, działy piszczą! Chapy ryczą! Tak się bawi, tak się bawi! Na lewo, na prawo, do góry, na lewo, na prawo, do góry, do. Bo dzisiaj tak bardzo chcę być blisko ciebie. Mych ramionach cię tulić mocno tak. Bociąka! Szklonka, bociorka, to najlepsza z wszystkich śląskich zup. Bociorka, jak zrobi moja żonka. Bociorka, to jest ustny świata cud. Ja mam do nich pytanie, mogę im zadać. A to jest? Słuchajcie, kto jest bardziej solidarny, baby czy chopy? Kto jest za działchami ręka do góry? A kto jest za chopami? Większość. Działchy? Nie obroście się. Richty chopy są bardziej solidarne. Wiem.
udowodnić wam to. Ja? Ta dziołcha nie chce wierzyć. Dziołcha, no, nie chcesz wierzyć. Chłopy są bardziej solidarne. Zaro ci to dziołcha udowodnia. Dziołcha przyłazi w nocy, o 12, nawaluno jak Abel. Otwiero drzwi, a chobi go do ty pieruńską, o tylko kaś ty była. A ona wela przeciepła u koleżanki. I co chłop zrobił? Łabł od niej komórka i zadzwonił do 10 najbardziej zaprzyjaźnionych koleżanek. I co one powiedziały? Jej tu nie było. A na drugi dzień vice versa. Hop przyłazi, o 4 nad ranem, nawalony jak Abel. Otwiero drzwi, a baba mu go do tej pieruni jakaś ty był. Ale o kolegi. I co ona zrobiła? To samo. Łabła od niego komórka i zadzwoniła do 10 najbardziej zaprzyjaźnionych kolegów. I co oni powiedzieli? Tych 6 powiedziało, że on tu był, a tych 4 powiedziało, że on tu jeszcze jest. I to jest solidarność, hopy. Ja. To ma w kuflach, kufle do góry, kochani. Wasze zdrowie! Dobrze, dziękuję. To mogę już, panie Piotrze, rozpocząć, ja? Ja. Tuż, kochani, jadymy. Grüß Gott, meine Damen und Herren. Siadaj tu, Piotr. I to jest cały mój niemiecki. Pierwnie. Andreas, miejscowość? Opole. Brawa. Norbert Racibórza. Norbert Racibórz, Opolskie witamy. Nareszcie, żeście są, kurczę. A jest dokła. Nakło Śląskie i? Jaki? Krystian. Krystian. Ja wam pokażę, jak robimy. Słuchajcie, Andrzej pokażę wam, jak robicie. Teraz patrzę, wszystkie hopy. Tak. Trzeba do góry ręce wyprostowane, uderzyć w dół i wtedy je raz. I uderzyć, to jest 2. I to jest 3. Jedne uderzenie, ręce wyprostowane, do góry beczka dźwigniono. Uwaga, gotowi. Gotowy się, Janusz? Segaloty bardziej, żeby się nie drzisnął 2 razy albo co. Ja. No, gotowy się, uwaga, start! Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 24, 25, 26, 9, 28, 10, 29, 30, stop! 11, 11 razy dużo klaski dla Janusza Sebastiana, dobrze pamiętam. Miejscowość Seba? Gliwice. Gliwice, doping Gliwice. Uwaga, uwaga. Czekaj, uwaga, czekaj, aż to wyłonacza. 3, 2, 1, start! Raz, 2, wyprostowany. 3, 4, sala. 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, stop, dziękujemy, 15. Bardzo proszę, Rysiu, Piekary Śląskie. Uwaga. Czekaj, czekaj. Ja. Gotowy? 3, 2, 1, start. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dziękujemy bardzo, 13, ty Oleśnica,
Prosimy bardzo. Oklaski do tych chłopów, co wy myślicie? Tak. Pani koronuje panią, czyli królową Krysię. A król króla. A król króla. Dużo oklaski. Drodzy państwo, ci państwo mają bezpłatny wstęp na kolejny oktober, trzeci Śląski w Attendorn 29 września Anno Domini 2012. Dużo oklaski. Wielkie brawa. Kochani, pojedziecie na wycieczkę do Dortmundu. Nie. Czekaj, dobrze. Jadą na wycieczkę autobusową do Paryża. Dużo oklaski. Jest Paryż dla państwa. Królu proszę i bardzo. Królowa. Ręce tej do góry, to masz pozo na fryzury. Zaprosiliśmy was na nasz drugi Śląski Oktoberfest 2011 w Attendornie. Jak wam się u nas podobało? Znamy Ślązaków już nie od dzisiaj. To, co przeżyliśmy już na Śląsku i to, co widzieliśmy dziś, to coś niepowtarzalnego. To czyste szaleństwo, które chcielibyśmy przeżyć ponownie. Cieszę się bardzo. Jak wspominaliście, byliście już przed paroma laty na Śląsku, w Zabrzu, gdzie do dzisiaj mile się o tym wspomina. Dlatego w związku z tym chciałabym zapytać, czy nie zechcielibyście razem z nami ponownie wybrać się na Śląsk i tam dla nas, Ślązaków, wystąpić? Jeśli to możliwe, to jedziemy dziś wieczorem. Cieszymy się z tego bardzo. Z pewnością cieszą się też nasi widzowie. Piotr, ty chciałeś jeszcze o coś zapytać? A ja chętnie zapytam, czy również w tak wspaniały sposób zaprezentujecie się u nas na Śląsku, tak jak zrobiliście to właśnie dzisiaj u nas. I ciekawi mnie również to, co powiecie nam na temat wyróżnienia, które dzisiaj od nas otrzymaliście. Szalenie nas to ucieszyło i przede wszystkim jesteśmy tym mile zaskoczeni. W ogóle nie wiedzieliśmy, że zostaniemy wyróżnieni taką nagrodą. Przepiękna i miła niespodzianka. Szanowni Państwo, nagrodą jest Schlesienstar 2011 dla Wildeke Herzbuben, którzy są naszymi gwiazdami i których kocha cały Śląsk. Kochamy was, jak już powiedziałam na scenie. Wszyscy na Śląsku i nie tylko wyrośliśmy na tej muzyce, na tym folklorze. Dlatego, jak widzieliście, śpiewaliśmy ją razem z wami i przeżywaliśmy ją wraz z wami całym naszym sercem. Cieszymy się ogromnie, że zechcieliście być naszymi gośćmi na naszym drugim Śląskim Oktoberfeście w Attendornie. Dziękujemy, było rewelacyjnie. Po prostu niepowtarzalnie. Chciałbym jeszcze dodać, że dzisiejsze przeżycia to największa dla nas zapłata. Otrzymujemy wprawdzie gażę, ale reakcja publiczności jest dla nas najważniejsza. Jak obiecaliśmy, jedziemy z wami na Śląsk.
A teraz, proszę Państwa, nasi goście powiedzą parę słów dla telewizji TVS, dla Was, kochani słuchacze, Die Wildecke, Herzbuben. Siedzimy sobie tu razem i czujemy się bardzo dobrze wśród Ślązaków. Przepraszam, jak nazywa się ta telewizja? TVS. Pozdrawiamy wszystkie słuchaczki i słuchaczy telewizji TVS i obiecujemy Wilfried i Wolfgang, przyjeżdżamy do Was na Śląsk. Nie jesteśmy po raz pierwszy na Śląsku, mamy tam wielu naszych fanów, pośród których czujemy się bardzo dobrze. Są to fani, którzy pozostali nam wierni i z pewnością ponownie przyjdą na nasz koncert. Wszystkich mieszkańców Śląska darzymy wielką sympatią. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo i całuję panów w imieniu wszystkich pań. Danke. Bis in Schlesien. Tschüss. Witamy Państwa serdecznie i ponownie z naszego drugiego śląskiego Oktoberfestu w Attendornie w Stadthalli. Dzieje się tam naprawdę, tańcują, śpiewają, robią wszystko, co się należy na takiej imprezie robić. Powiem Wam tak, mamy tu jeszcze zaproszonych bardzo ważnych gości, bardzo miłych gości. Andrzej Miś z Radia Piekary i jego serdeczny kompan Marek Biesiadny. Chłopaki, jak Wam się podobało na naszym Oktoberfeście? Piotrze, mi się wydaje, że podobać się zawsze będzie. To już jest drugi mój w Attendorn. Pierwszy był w Plattenbergu. Ten jest rozwinięty już na całość. Ci, co byli, żałować na pewno nie będą chociażby występu The Wildecker Herzbuben, bo żeby Hopok wyszedł, ta trąbka odstawił i zaczął śpiewać piosenka Queenów. I to jak ją zaśpiewał, to trzeba było przeżyć. Sola na trąbkach i w ogóle później tam jeszcze piękna niespodzianka The Wildecker Herzbuben przygotowało, także naprawdę, naprawdę coś mojego. Gorąco za pośrednictwem telewizji Silesia pozdrawiam wszystkich widzów, wszystkich tych, co dzisiaj są z nami na tej hali, wszystkich tych, co 29 września 2012 na ta hala się wybierą. Dobrze, Godum, bo to już jest Piotrze trzeci, nie? Będziemy trzeci śląski Oktober właśnie w Attendorn. Widziałem zachwyt pana burmistrza tej miejscowości. Ludzie bawią się świetnie. Kochani, naprawdę prawa dla was. No i wszyscy wykonawcy, nastroje, Die Sillinger. No i tego chłopaka znacie bardzo dobrze, Marek Biesiadny. Toż Marek, bo to jest pierwszy raz. Godej, jak? Ja zaraz powiem krótko, pozdrawiam wszystkich telewizorów z telewizji TVS. Powiem pięknie, że... Powiem krótko. Słychać, Andrzej, po naszych głosach, jak się ludzie bawią, jak tu jest fajnie. Jerzek pierwszy raz, zaskoczony przyjęciem. Dziękuję Sillingerom za zaproszenie. Tak. Przecudownie jest, a szczególnie i zespoły, i publiczność. A szczególnie pozdrawiam tych, niech żałują ci, co tu nie są. Ci muszą żałować. My musimy powiedzieć, że hala tyżnie z gumy. Może coś, burmistrz mi powiedział przez dwóch tłumaczy, że może coś poszerzą. Będziemy widzieli za rok. No i raz jeszcze również podziękowania dla telewizji Silesia, że są tutaj z nami, bawią się, obserwują to wszystko, i przekazują Państwu w tym reportażu. No a to my, moi kochani, chcemy Wam również bardzo podziękować za przybycie tutaj do nas, do Attendorn, za to, żeście nam pomogli to wszystko trzymać, że tak powiem, w rękach waszych, żeście tyle energii dali, bo to słychać i po waszych głosach i wiem, że jak wy ileście energii dali, jak żeście się poświęcili i wiem jak to wszystko wygląda i z jednej i z drugiej strony i za kulisami i tam na scenie. Wybieraliście króla Oktoberfestu, jak przeżywaliście, jak to było dla was? Piękna sprawa, król Oktoberfestu to oczywiście dźwiganie beczki. Mieli Marek wiele? Mieli 30 sekund, w ciągu 30 sekund musieli podnieść jak najwięcej razy ręce wyprostowane, beczka, pusto beczka, po piwie. Ile ona ważyła?
No słuchaj, to jest 50 tak zwaną, ale wiele ona waży, lekko bynajmniej nie jest. Ona się tak wydaje na początku lekko, ale jak ktoś już jest 7 roz nią na wierchu, to już ma bardzo ciężko. Wygrali z Raciborza. Wygrali z Raciborza i tak jest, drugie Gliwice, gratulujemy. Przepiękne nagrody, kochani, bo była dla króla i królowej Oktoberfestu między innymi wycieczka do Paryża, ktoś tam dostał wspaniałe jodło, czyli wędliny. No i potem jeszcze my wybierali, potem my wybierali stroje. A jakie stroje, jak pięknie przebrani. Ale tu muszę powiedzieć, że ci, którzy przyjechali ze Śląska tu do Attendor, też byli pięknie przebleceni. Tu pozdrawiam Zabrze Zaborze, tu pozdrawiam pana Mariana i cała ta ekipa, co tam się zjawiła, byli pięknie poprzeblekani. Tak więc wybierali my, wygrała pani, również wspaniała nagroda dostała, którą było, była wycieczka do Ustronia tam z pobytem i ale z wieloma. Trzeba by było mieć szczęście, bo to były losowania. Każdy dostał numerek, to był fajnie przebrany, musiał wciepać do koszyka, a my losowali później z tych numerków najpiękniejszy strój. No trudno, kto miał szczęście, no to wygrał, nie? Bo nie dało się wybrać tego stroju. Tu były piękne tak stroje, jak strój Danusi Wiśniewskiej i każda pani w podobnym stroju stoi, więc wybrać najlepszy z tak pięknych strojów jest naprawdę i zrobiliśmy to takim targiem krakowskim, bym powiedział właśnie na losy, że te osoby przebrane wrzucały sobie te kuponiki i tak to wyglądało. Zaproszamy, a jeszcze po drodze, kochani, zanim traficie 29 września na ten trzeci Śląski Oktoberfest, to muszę wam powiedzieć, że 16 czerwca lista śląskich szlagerów będzie w Attendor, ale o tym i o szczegółach na pewno dowiecie się z telewizji Silesia. Na razie, pyrzglutkowie. Proszę Państwa, naszymi kolejnymi zaproszonymi gośćmi są grupa Nastroje i tutaj mamy właśnie Franka, Piotra i Pawła. Powiedzcie mi, jak podobało Wam się na naszym Oktoberfeście i czy jest różnica w graniu dla publiczności na Śląsku czy tu u nas? Wrażenia są znakomite. Jesteśmy tak, jak mówiłeś po raz pierwszy tu, no publiczność też znakomita. Na pewno się to różni tym, co jest w Polsce, a co tutaj w Niemczech. No ale wydaje mi się, że tutaj jest super, także mam nadzieję, że kiedyś tu jeszcze wrócimy. Jest nam niezmiernie miło właśnie, bardzo nam się podobało. Dziękujemy Ci, Piotr, za zaproszenie. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni się to spotykamy. Warto jechać 1000 kilometrów ta i 1000 kilometrów w drugą stronę. Jakby was jeszcze raz kiedykolwiek zaprosił, przyjedziecie zaś? No w moim odczuciu na pewno nam się to opłacało. Nie mówię tutaj o jakichś materialnych tych, ale sama przyjemność, którą tutaj stworzyli zaproszeni goście, publiczność była naprawdę wielka i to było bardzo miłe. To przyjemność, że w ogóle powiem, że była po naszej stronie, żeście zaśpiewali i zagrali do naszej publiczności. Dziękuję Wam bardzo za przybycie i zapraszam zaś do nas. Dziękujemy, czujemy Cię za słowo. Naszymi gośćmi również w czasie naszego drugiego Śląskiego Oktoberfestu była orkiestra z Landsmannschaft Oberschlesien. Dobrze mówię? Tak. Przedstawiam Państwu przedstawiciela tej orkiestry. Przedstaw się może. Witam Państwa serdecznie. Krzysztof albo Krzysztof Leszyński. Reprezentuję, jestem jednym z członków właśnie orkiestry dętej, Górnośląskiej Orkiestry Dętej tutaj w Niemczech, nazywaną też jako Oberschlesische Orkiestra. No i po prostu jesteśmy też zaszczyceni, że możemy wziąć udział tutaj w tym Oktoberfeście przy otwarciu. Jakie wrażenia, jak odebraliście ten nasz drugi Śląski Oktoberfest, bo na pierwszym nie było was i tak szczerze mówiąc brakowało nam czegoś. Wiem, że gracie na takich różnych właśnie imprezach, na takich spotkaniach Ślązaków. Jakie to było spotkanie? Czy to było troszeczkę inne niż zwykle? Powiem szczerze, że było to naprawdę trochę inne niż te wszystkie nasze takie inne, powiedzmy, spotkania, gdzie tak gramy. Wszyscy jesteśmy naprawdę pod wrażeniem i podoba nam się tu bardzo i czujemy się też zaszczyceni tym, że możemy tutaj brać udział i na pewno, jeżeli będzie to możliwe, to bardzo chętnie będziemy mogli jeszcze
kiedyś tu wystąpić, jeżeli zostaniemy zaproszeni. Czyli rozumiem, że jeśli was zaprosimy, przyjedziecie. Zdecydowanie tak. Myślę, że tak. Bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzisiaj naszymi gośćmi są również die Lurlinge. Nie jesteście tu po raz pierwszy na naszym śląskim Oktoberfeście. Jakie są wasze odczucia po dzisiejszym występie? Tak samo jak na pierwszym Oktoberfeście, występ sprawił nam bardzo wiele radości. Odwiedziło nas prawie 1000 gości, więc było gigantycznie. Było super. Piotr, masz ty może jakieś pytanie? Jak najbardziej. Mam pytanie dla was. Zapytam o to samo, co pytałem pozostałych naszych gości. Czy wybierzecie się również z grupą Silinger do naszego kochanego kraju? Ja? Doch. Powiedzcie nam, jak gra wam się dla śląskiej publiczności. Jest inaczej niż na waszych licznych koncertach? Czy jest jakaś różnica? Jest tak dobrze, jak na poprzednim Oktoberfeście, optymalna atmosfera. Czujemy i widzimy, że Ślązacy lubią ten rodzaj muzyki. Widać, że nie jest to zabawa i rozrywka z przymusu. Przychodzą po to, żeby wspólnie spędzić miły i wesoły wieczór. Co ciekawe, potrafią się wspólnie bawić od pierwszego momentu do samego końca. Mamy prawie 3 nad ranem, a na sali trwa jeszcze wspólna zabawa. To jest fantastyczne. Chciałam tu jeszcze dodać, że w wielkim stopniu przyczyniliście się do tej wspaniałej imprezy. Dzięki wam goście bawili się od pierwszych wydanych przez was dźwięków i bawią się do teraz. Były śpiewy, były tańce, był to przecudowny wieczór, za który chcieliśmy wam bardzo serdecznie podziękować. Dziękujemy za wspaniały występ i mamy nadzieję, że zgodzicie się znowu u nas zagościć. Das je auch das nächste Mal. Mitmacht. Z pewnością, jeżeli czas i zdrowie nam na to pozwolą, chętnie się u was zjawimy. Danke schön. Moja weź uwrocę, słuchaj, chlepek mą. A ja? Widzę, że już gęby świnka leci, bum. A co? Myślałeś, że z budzianką są. Teraz jedna dobra rada do bum, bum. Nie wiesz się, że inne dobre zupy są. Przepis wywą dali, koszty już go zną. No, to teraz się upatrzcie to. Bodziorka, swój lekki bodyś klonka. Powiedz pana Szymu po śląsku, jak się nazywa samiec szybły i tłusty. To jest plan prosty. Ja samiec szybły i tłusty po śląsku. Nie wiesz, ja ci podpowiem. Po naszemu, po śląsku samiec szybły i tłusty to jest szopą i tłuską. O, bardzo prosto. Tak jest. Już ci dowołuję nagrody. To jak pani tak wszystko poradzi, pani Gabusiu, to niech mi pani przetłumaczy zdania na śląski. Ale niech mi pani nie go do Jezu, bo mnie to wyszukło. Proszę mi przetłumaczyć proste zdanie. Dziewczyna lekkich obyczajów stoi na księżycu pod latarnią. Latarnią to po naszemu jest, kochani, motyka nie z tej ziemi. Do przegodu! Daj czarnoski do Gabusi! No i wręczymy nagrody. Nie, nie. Zapraszamy do tańca. Zatańcz ze mną. Ze mną dzisiaj, miła moja. Popatrz, taki piękny mamy dzień. Chcę być przy tobie blisko tak. Niech wiruje ten świat. Zatańcz ze mną, miła moja, chociaż raz.